Jeszcze łyk herbaty, drodzy państwo. Tak się zastanawiam, co dzisiaj rano pije Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej, po tych wczorajszych decyzjach, tej burzy politycznej, jeżeli chodzi o Nowoczesną, odejście wczoraj 7 posłów, w sumie już 8, no przez co Nowoczesna staje się kołem parlamentarnym, już nie klubem. I teraz właśnie na temat Nowoczesnej. Myślę, że tutaj Katarzynie Lubnauer ta kawa nawet poranna nie jest potrzebna, aby emocje były zdecydowanie podniesione. A o całej sprawie porozmawiamy z moim i państwa gościem, którym w rozmowie telefonicznej jest profesor Kazimierz Kik, politolog. Dzień dobry, panie profesorze. Panie profesorze, czy się słyszymy? Dzień dobry. Tak, dzień dobry, dzień dobry. Pierwsze pytanie, panie profesorze. Czy Katarzyna Lubnauer obok Ryszarda Petru to najwięksi przegrani politycy w ostatnich miesiącach w Polsce? No, oczywiście, że pan Petru jest politykiem przegranym. Pani Lubnauer nie sądzę, dlatego że idea Nowoczesnej od samego początku była pomysłem takim tymczasowym, takim pomysłem, który nie miał żadnej szansy na realizację w warunkach polskiej demokracji, to znaczy w warunkach, kiedy dominuje system wyborczy oparty na hońcie, czyli system premiujący jedność i duże grupy polityczne. W związku z tym myślę sobie, że to, co stało się wczoraj w Sejmie, jest korzystne dla nurtu liberalnego w Polsce, aczkolwiek jest niekorzystne dla partykularnych interesów poszczególnych polityków. Tutaj zwyciężył sukces formacji, czyli interes formacji. Sukces formacji zwycięża, ale myślę, że też o tym zwycięstwie formacji decydują ambicje polityczne poszczególnych członków, tutaj między innymi Kamila Gasiuk-Pihowicz, która przechodzi do tego nowego klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, bo tutaj poza tym, że została bodajże przewodniczącą, tak mi się wydaje, tego klubu, jak nie wiceprzewodniczącą, przewodniczącą, tutaj Nowoczesnej, jego przewodnicząca Kornelia, no tak, mamy tutaj kilka takich informacji. Ale z tych nieoficjalnych informacji wynika, że pojawiły się obietnice dotyczące miejsc na listach do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Czyli tutaj można powiedzieć, takie trochę przekupienie polityczne nastąpiło. No cóż, wiemy doskonale, że dzisiaj w polityce liczą się głównie interesy, a nie wartości. No tylko interesy powinny się liczyć społeczeństwa, a nie własne. A to jest oczywiste. No właśnie, ja nie takie oczywiste, panie profesorze. Nie, przynajmniej nie dla wszystkich. To jest oczywiste w świecie polityki zdezideologizowanej, czyli polityki, w której ideologia odgrywa drugorzędną rolę, wartości odgrywają drugorzędną rolę, a interesy odgrywają pierwszorzędną rolę. I to interesy nie tyle całej formacji, co raczej polityków, poszczególnych polityków tej formacji. Więc to, co stało się w tej chwili, jeżeli chodzi o połączenie, albo na razie początek włączenia Nowoczesnej do Platformy Obywatelskiej, jest mimo wszystko, że są to partykularne interesy części posłów, jest to mimo wszystko w moim przekonaniu sukces formacji, ponieważ jednoczenie jest zawsze wyżej stawiane i wyżej notowane od rozłamów. Tylko, panie profesorze, właśnie, czy to jest jednoczenie, czy to jest konsumowanie tych politycznych przystawek, które Platforma Obywatelska gdzieś wokół siebie gromadzi? Jakkolwiek byśmy to nazwali, jest to jednoczenie. Oczywiście czasami jednoczenie jest przez konsumpcję dokonywane. No tak, tylko tutaj zostają resztki po tej konsumpcji. Pytanie, co z tymi resztkami? No tutaj taki kolokwializm z mojej strony, być może brzydkie również porównanie, no ale w kontekście tego spożywania tych przystawek myślę, że gdzieś w pewnym sensie adekwatne. Ja myślę, że te resztki to są ci, którzy nie bardzo znaleźliby się na listach, nowych listach tej połączonej formacji. I to jest taka próba ochrony własnych interesów, ponieważ liczą sobie ci pozostali, że będąc odrębną formacją, stworzą własne listy, na których oni będą na pierwszych miejscach. Więc ja znów mówię partykularne interesy, bo gdyby mierzyć ten proces interesem formacji liberalnej,
to tu nie powinny się liczyć interesy prywatne, czyli interesy partykularne poszczególnych posłów. To powinno, jeżeli byłaby polityka oparta na ideach, na wartościach, to wtedy politycy dla dobra wspólnego podejmowaliby działania nawet niekorzystne dla dobra indywidualnego. W tym wypadku dobro indywidualne poszczególnych posłów dominuje. Teraz pytanie, panie profesorze, bo to też mnie gdzieś ciekawi, jaka przyszłość przed Katarzyną Lubnauer, przewodniczącą Nowoczesnej, bo to jest ciekawa sytuacja. Katarzyna Lubnauer wczoraj mówiła o tym, że no, zaufanie do Platformy Obywatelskiej, do Grzegorza Schetyny zostało nadwyrężone, ale nie wyklucza dalszych rozmów koalicyjnych. I to jest pytanie, czy taka dobra mina do złej gry, czy może jednak Katarzyna Lubnauer szuka jeszcze jakiegoś rozwiązania, czy może pan profesor przewiduje, że Katarzyna Lubnauer również przejdzie do tej koalicji Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej? No, droga pani Lubnauer do nowego bytu, jaki proponuje albo próbuje stworzyć pan Petru, jest zamknięta z różnych powodów, personalnych zwłaszcza. Więc ja myślę sobie, że pani Lubnauer doskonale znajdzie się w tej dużej koalicji stopniowo. Oczywiście będzie to kwestia podbijania ceny. Podbijania ceny, czyli uzyskania jak najkorzystniejszych obietnic dla tych posłów, którzy jeszcze wokół pani Lubnauer. No tak, tylko żeby panie profesorze, żeby takie negocjacje prowadzić, żeby uzyskiwać jakieś korzystne dla siebie ustalenia, to trzeba mieć czym grać, trzeba mieć karty w ręku. Tutaj Katarzyna Lubnauer już te karty w zasadzie, tych kart w zasadzie nie ma. No wczoraj 7 takich kart w cudzysłowie odeszło z Nowoczesnej, wcześniej odszedł Piotr Misiło. No i Nowoczesna przestaje być klubem, staje się kołem. Same problemy w Nowoczesnej. Katarzyna Lubnauer nie ma tutaj atutów w negocjacjach. Do tego mamy Kamilę Gasiuk-Pihowicz. No, panie się tutaj wyraźnie pokłóciły, więc ja sobie tak nie wyobrażam raczej tej politycznej współpracy, chociażby właśnie w ramach tego klubu między Kamilą Gasiuk-Pihowicz, Katarzyną Lubnauer, no i takiego stopniowego przejścia Katarzyny Lubnauer w tej nowej politycznej rzeczywistości. Od samego początku, kiedy utworzona została Koalicja Obywatelska, było wiadome i widoczne, że Nowoczesna będzie skonsumowana przez Platformę Obywatelską i jeżeli pani Lubnauer nie jest w stanie tego przyjąć do wiadomości, to znaczy, że uzasadnia takie postępowanie tezę albo opinię o pani Lubnauer, że nie jest ona politykiem najwyższego lotu. Ponieważ jeżeli wchodzi się w koalicję z Lwem, należy przypuszczać i należy nastawić się na to, że będzie się skonsumowanym. Lwem w tym wypadku oczywiście jest pan Schetyna, jest Platforma Obywatelska i to jest naturalny bieg rzeczy, że pomiędzy Nowoczesną, a pomiędzy Platformą różnic ideologicznych, programowych praktycznie rzecz biorąc nie ma, więc jest rzeczą naturalną, że w demokracji w interesie formacji liberalnej jest zjednoczenie, jest ponowne przywrócenie jedności. Jaką drogą to nastąpi? Następuje to drogą konsumpcji, jak pan powiedział, ale jest to jednak jednoczenie. Rzecz oczywista, że to zjednoczenie działaczy nie musi oznaczać zjednoczenia wyborców. Ja uważam nawet, że ponowne włączenie się do Platformy Obywatelskiej, ponowne, bo ona praktycznie wyłoniła się z Platformy Obywatelskiej, nie będzie premiowane przez dużą część wyborców, czyli połączenie się Nowoczesnej i Platformy nie będzie dużą zdobyczą wyborczą dla nowej formacji. Dlatego, że wyborcy nie muszą zwracać uwagę na interesy personalne, na interesy partykularne, jak posłowie na to zwracają uwagę i wyborcy mogą pójść jednak swoją własną drogą. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za komentarz, za rozmowę. Moim państwa gościem był profesor Kazimierz Kik, politolog Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Panie profesorze, dobrego dnia. Dobrego. To wszystko, jeżeli chodzi o ten temat. Ja jeszcze na koniec zacytuję Kamilę Gasiuk-Pihowicz, bo wyborcy też mogą zapytać, po co to wszystko, po co to całe przejście, po co tutaj w zasadzie to konsumowanie tej Nowoczesnej. No tu na pewno interes polityczny ze strony Platformy Obywatelskiej jak najbardziej dostrzegalny, no ale Kamila Gasiuk-Pihowicz wyjaśnia, jaki jest plan, właśnie jaki jest cel tego wszystkiego. Przekonywała, że nowy klub to kolejny krok na drodze do najważniejszego celu. Jakiż to jest najważniejszy cel, drodzy państwo? To odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy i zakończenie koszmaru polskiej demokracji, jakim są rządy PiS. My teraz kończymy na chwilę nasz program. Przerwa i wracamy do państwa.